World Skills. Olimpiada zawodów technicznych. Pewnie, że możemy nagrać. Chodź. Pokazać taką przebitkę, co tam w wolnym czasie robimy. Panie, pieczenie, frezowanie. Łoś, to był łoś. Chcesz być na klipie? Siemanko. Cześć. Przygoda z frezowaniem, od czego się zaczęła? Zaczęła się na studiach, jak poszedłem na praktyki, zobaczyłem pierwsze maszyny i potem na moje szczęście pojawiła się też idea konkursu World Skills. No i cała przygoda z frezowaniem tak naprawdę wtedy się rozpoczęła, jak DMG Mori zadbało o mnie, prowadząc różne szkolenia, przez co tak naprawdę jestem dzisiaj tu, gdzie jestem. Na uczelni nie ma takiego dostępu do maszyny, żeby móc sobie przy niej stanąć i się nią pobawić, poprogramować. Dzięki skillsom miałem możliwość wybrać się do DMG. Chłopaki z technologii się mną bardzo dobrze zajęli, dostaliśmy maszynę. Były to tygodniowe sesje treningowe, dały mi ogrom wiedzy, zwłaszcza praktycznej, tak? Jeśli chodzi o szkolenie na maszynach, no to kto w temacie jest, to wie, że to są rzędy kilku dobrych, czasem kilkunastu tysięcy, jak to szkolenie trwa tydzień czy dwa. A tutaj z racji tego, że brałem udział w konkursie, szkolenia miałem za darmo, tak? Firma mnie szkoliła, przygotowywała po to, żebym się dobrze na zawodach zaprezentował. World Skillsy można porównać do olimpiady, tyle że nie sportowej, a zawodów technicznych. Tak, odbywają się cyklicznie co dwa lata zawody światowe i co dwa lata zawody europejskie. Moje pierwsze treningi, no to jak zaczynałem przygodę z frezowaniem, to nie pracowałem za dużo na maszynie. Tak. No, a teraz tak się stało, że chłopaki, którzy trenowali mnie do zawodów, są moimi kumplami z działu, tak? I sobie razem współpracujemy, działamy. Bawimy się w World Skills, zaangażujemy się w tą inicjatywę i również poszukujemy talentów takich jak jest Patryk. Został naszym technologiem i teraz on musi znać technologię, którą my oferujemy klientom, dzięki której tej technologii jesteśmy konkurencyjni w stosunku do innych firm, więc to jest nasz benefit, tak? Nie, chcę właśnie zaprosić, żeby powiedzieć, że tak jak widać, tutaj jest, wiesz, fajna atmosfera, można się dużo nauczyć i tak naprawdę czekamy tylko na zawodnika, żeby go przygotować. Z każdymi zawodami jesteśmy coraz lepsi, zdobywamy doświadczenie, no i czekamy na medale, które myślę, że się szybko pojawią. I się teraz napią, nie?